jego uczucia, myśli i zamiary. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Dzisiaj wróżba z kart Lenormanda. Oto właśnie ta talia. Lenormand Dreaming Way, czyli droga marzeń. Zobaczmy, kochani, co dzisiaj wyjdzie w jego, czyli w tej osobie ukochanej, u osoby ukochanej, co ta osoba ukochana myśli, czuje i zamierza w stosunku do Was. Oczywiście proszę Was, zaznaczcie swoją obecność dzisiaj komentarzem pod tym filmikiem. Czy ta wróżba rezonuje? Zostawcie może smajlik, może jakiś fajny tekst, jakieś słowo, zdanie. Proszę Was, napiszcie mi coś dla wymiany energii, żebym poczuła Waszą obecność. Dajcie też lajka z kciuczkiem w górę. Wszyscy nowi, proszę Was, zasubskrybujcie dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o nowych takich filmikach. Na różne tematy są wróżby tutaj, również live, wróżby do kart, wróżby do Waszych pytań na live, też horoskopy, lustro, rozkłady tygodniowe, karty anielskie, karty tarota, karty cygańskie, karty Lenormanda. Cały czas poszerzam swój repertuar, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście wszystkich zapraszam również do wróżb indywidualnych. Robię również wróżby indywidualne dla Was. Pytajcie się poprzez e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem, w filmiku i w komentarzach. A ja Wam podam warunki oczywiście takich wróżb. Kochani, zacznijmy teraz naszą wróżbę z kart Lenormanda. Jego myśli, czyli znaczy myśli tej osoby ukochanej. Być może jesteście dla niego osobą z przeznaczenia. Jesteście na pewno dla niego osobą bardzo ważną. Połączenie wasze jest ważne, tak jakby być może nawet bratnia dusza, związek karmiczny. On czuje, że jesteście sobie dane z przeznaczenia. Jakieś tutaj są problemy, komplikacje, opóźnienia, nie wiem, jakieś skomplikowane sprawy, które chce on wyjaśnić. Słońce, karta wyjaśnienia, karta jakby pojednania, czy chce, żeby był piękny, pozytywny czas między Wami. Jesteście dla niego ważne, ten związek, ta relacja jest dla niego ważna. I wszelkie komplikacje, które przyjdą, lub jakieś rywalki, konkurentki, chce on wyjaśnić z Wami. Chce, by nastał ten piękny, gorący, pozytywny czas. Między Wami Słońce, czyli najpiękniejsza karta pozytywności, dobrych energii, dobrych wibracji między Wami, która wyjaśnia wszystkie tutaj te Wasze jakieś skomplikowane sprawy. Co on czuje? Tutaj jest jakaś blokada. Blokada, nie wiem, po randce, blokada, by zaprosić na spotkanie, na randkę. Jakaś, nie wiem, czy zranicie się słowami, czy on czuje się zablokowany po randce, czy przed randką, ale jest tutaj miłość. Być może ta miłość go, nie wiem, w pewien sposób odblokuje, być może miłość, lub ta miłość go jakoś przestraszyła. W każdym razie tu jest miłość, emocje, sympatyczne rozmowy, sympatyczne spotkanie, randka, chęć zaproszenia, chęć spędzania miło czasu. I tutaj jest jakaś blokada. Jakaś blokada, która musi jakby tutaj w jego sercu, w jego uczuciach odejść, ponieważ on blokuje tu uczucia, on blokuje następne spotkanie. Blokuje jakby te emocje, żeby przepływały. Tutaj są emocje, są uczucia, ale jest również blokada. Lub on czuje się czymś zraniony. Zablokowane jest następne spotkanie i zablokowany jest jakby rozwój tutaj uczuć. I ta kosa być może też oznacza, że on jest jakiś zraniony czymś słowem, gestem. Także uważajcie, by jeszcze bardziej tutaj nie prowokować, nie
robić jakichś sytuacji ciężkich, skomplikowanych, Aha. ponieważ tutaj jest jakaś naprawdę widoczna, silna blokada czy odcięcie miłości, odcięcie spotkania. Co on zamierza w stosunku do Was? Tutaj mamy już w przełożeniu kart, że on na pewno myśli o Was. Tu jest osoba pytająca. Myśli o sobie pytającej, czyli o Was, jakby tutaj próbuje sam jakby być szczęśliwy, tak? Karta nadziei na coś, co się rozwinie szczęśliwie. Karta nowego rozdziału, karta otwarcia się nowej tutaj perspektywy, nowych możliwości, nowej szansy. Jakby otwiera tutaj nowy rozdział, nowy kapitel na piękną jakąś historię nową z Wami, czy miłosną, romantyczną, czy jakąś nową relację. Tutaj jest wielka, olbrzymia nadzieja, że to wszystko się rozwinie, ale również jest w jego zamiarach jakaś frustracja, jakieś, nie wiem, lęki, być może jakieś lęki przed awanturami, przed problemami, przed trudnościami, które trzeba też problemy jakieś jego może, które musi on jeszcze posprzątać, wyczyścić, wytłumaczyć, by tutaj te sekretne sprawy, których wy nie wiecie, by posprzątać z tej drogi, by można było się tutaj zrealizować i spełnić w tej nowej relacji z wami, ponieważ wy tutaj jesteście w jego planach, wy jesteście na spodzie talii. Także są jeszcze jakieś tu sekrety, jakieś sprawy, być może o których nie wiecie, pod osłoną nocy, które trzeba byłoby tutaj wyjaśnić, które trzeba posprzątać, wyczyścić, żeby wasza relacja się dobrze rozwinęła. Ponieważ są tu jakieś właśnie, tak jak wspomniałam, już blokady. Ale na pewno wy jesteście tutaj w jego myślach, planach, uczuciach, zamiarach, ponieważ wy, jako osoba pytająca, wychodzicie tutaj na pewno w tym obrazie kart. Rzeczy tutaj, które się wysuwają na plan pierwszy, to, że on myśli, że wy jesteście dane mu z przeznaczenia, że jesteście osobą dla niego ważną. Chce z wami pięknego, gorącego, namiętnego, pozytywnego czasu. Ale jest też tu jakaś frustracja, jakieś, nie wiem, lęki, problemy, blokady, które są, które należy wyczyścić, posprzątać, usunąć. Jest też chęć spełnienia marzeń, ale również wyjaśnienia wszystkich ukrytych spraw, sekretów, jakichś spraw niewiadomych, ale tutaj powinno się coś jeszcze wyjaśnić i chęć spełnienia marzeń tutaj w tej relacji. Chęć spotkania, chęć miłości, pragnienie miłości, które jest jednak tutaj zablokowane jeszcze. I które trzeba, tą blokadę trzeba tutaj usunąć. Te frustracje, jakieś lęki trzeba usunąć. No, owszem, pojawiają się też tutaj na poziomie głowy, serca i zamiarów karty trzy problematyczne, czyli wąż, żmija, tak, kosa i miotła, czyli rózga. Czyli tutaj należałoby posprzątać te sprawy blokad i tutaj jakieś komplikacji, zawikłań, ciężkich spraw lub jakiś eks związków, tak? Eks, nie wiem, czy przyjaźni, czy jakiejś konstelacji. Dopiero to posprzątanie, wyjaśnienie tych spraw, które są jeszcze niejasne dla Ciebie, pomoże tutaj rozwinąć się tej miłości. Zobaczmy jeszcze, kochani, karty miłosne, co ważne jest dla tej relacji. Co jest ważne dla tej relacji? 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 Co jest ważne dla tej relacji?
free yourself. It is time to take back control of your life. Czyli uwolnij siebie. Jest teraz czas, by mieć kontrolę nad Twoim życiem. Czyli nie poddawaj się żadnym tu emocjom, blokadom, frustracjom, komplikacjom. Tylko uwolnij się i bądź Ty wolna. Czyli uwolnij się tutaj z tej klatki jakby, tak? Z tego tutaj, jak to się mówi, z tego małego takiego pola widzenia. Uwolnij się i żyj wolna. Żyj po prostu swoją wolnością, swoją radością, swoim szczęściem osobistym. Postaw na swoje, własne szczęście osobiste, na własną miłość i na własną wolność. I nie wikłaj się tutaj w historie, być może jakieś frustrujące, blokujące, zablokowane czy skomplikowane. Tylko postaw przede wszystkim na pierwszym miejscu na siebie samą. Na swoje osobiste szczęście. Na swoją emocjonalną wolność. To jest bardzo ważne, by się nie zawikłać tutaj w te historie miłosne, które nas zniewalają w pewnym sensie. Tak? Także takie przekazy są na dziś. Zobaczmy jeszcze, może jestem ciekawa, co Wasza osoba ukochana chce Wam przekazać. Zobaczmy inny orakel miłości. Czyli przekazy płynące prosto z serca. Co partner chce Wam przekazać? Co partner chce Wam przekazać? Tutaj chce mi wypaść ta karta. Du wirst mir geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Czyli jesteś bardzo kochana, niż możesz sobie to wyobrazić. Myśl nieustannie o tym, ja kocham Ciebie. Czyli mamy tutaj kartę rzeczywiście miłosną, tak jak i tu, to serce, tak? Pokazuje nam też miłość, ale zablokowaną poprzez jakieś komplikacje, frustracje. Życzę Wam, kochani, wszystkiego najlepszego, pięknej miłości, pięknych związków i niech te blokady, frustracje i komplikacje przejdą. Do usłyszenia. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Piszcie na mój e-mail, jeśli potrzebujecie wróżby prywatne. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce.